Przyjaciele, chcę mówić dzisiaj o czymś, o decyzjach. Już sporo tutaj dzisiaj padło takich haseł. Ale chcę mówić o decyzjach, dlatego że decyzja jest bramą do sukcesu. Przez decyzję wchodzi się w sukces. Przez decyzję wchodzi się. Wszystko inne jest przygotowaniem do decyzji. Myśli, słowa, one nas prowadzą do decyzji. Decyzja to drzwi. Jeżeli te drzwi nie zostaną otworzone, to nie pojawi się manifest mocy. Nie ma takiej opcji, żeby pojawił się manifest mocy. Wszystko jest przygotowaniem. Ostatnio zagadką sobie oglądaliśmy takiego człowieka, na którym ja wzorowałem swoje ćwiczenia. Na którym ja się wzorowałem. Zawsze. Nazywa się Dorian Yates. Chyba Yates to się tak wypowiada. Wielokrotny mister Olimpia. Facet miał przedziwną metodę treningu. W ogóle wyszedł z zakładu poprawczego, ważył 69 kilo, był heroinowcem w ogóle, totalnie zajechany. I postanowił zerwać z przestępczością, postanowił zerwać z narkomanią i zająć się sportem. To było lata temu. I było wiele metod i wiele technik. A on postawił na coś, co jest najmniej popularne. Postawił na morderczy ciężar i brutalną siłę. I zdobył wielokrotnie mistrza Olimpii. I kiedy wchodził na wybieg przy wzroście 1,75 m, ważył 114 kg czystej rzeźby. Rozumiecie? Jak facet tego dokonywał? Miał krótkie treningi. Krótkie. Bardzo krótkie treningi. Nie spędzał wiele godzin na siłowniach. To nie ten rodzaj człowieka. To jest taka osobowość, który kupił sobie lwa i chodzi z nim na zmyczy. To człowiek lajny. Rozumiecie? Co on robił? On wykonywał kilka serii rozgrzewkowych i dwie zasadnicze. On mówił, ja się zawsze przygotowuję do tego, co jest najcięższe na końcu. Tam jest tylko uderzenie i mam sukces. Na czym rzecz polega? Wszystko w naszym życiu do miejsca decyzji jest przygotowaniem. Cała nauka wiary. Rozumiecie? Ułożenia myśli, wyznania. To wszystko jest przygotowaniem do zdecydowania. Decyzja dzieli nas od sukcesu jak ściana. Po przejściu sukces natychmiast się rozpościera. Problem leży w tym, że nie podejmowane są decyzje. Decyzja, przyjaciele, to jest postanowienie będące wynikiem dokonanego wyboru. To postanowienie będące wynikiem dokonanego wyboru. To nie jest chaotyczny ruch. To bardzo świadomy ruch. Rozumiecie? W tym nie pomoże ci namaszczenie. Wow. Ludzie myślą, że namaszczenie zastąpi decyzję. Nie. Ja nieraz rozmawiałem z ludźmi, mówi tak, dotknął mnie Pan i rzuciłem narkotyki. Ja mówię, a czemu teraz bierzesz z powrotem narkotyki? No nie wiem. Ja mówię, na to czekasz? Może mnie Pan dotknął. Słaba sprawa. Wiesz, jak dotyka Pan, to wybucha w Tobie bomba jądrowa. Wielu ludzi na przykład rodziło się na nowo, podczas narodzenia z Bożego Ducha natychmiast od nich odpadały różne rzeczy. Natychmiast przestawali palić, pić, ćpać, wszystko. Koniec.
Tak? Ale po pół roku pierwsze włączenie filmu pornograficznego. A pan już jest w środku. Przecież nie wyszedł nigdzie. Tak? Po roku pierwszy melanż. O, gdzie pan? No tam gdzie na początku, w środku. Czemu to robię w takim razie, skoro mam pana? Bo chcesz to robić! Tak, zdecydowanie. Nie, nie, ja nie chcę. Nie kłam, kłamczuchu. Nie kłam, kłamczuchu. Posłuchajcie, jedyna osoba, od której jestem w stanie odebrać informację, że robi coś, a czegoś nie chce, rozumiecie? To jest ktoś, kto posiada ciężką chorobę psychiczną lub jest opętany. Są dwa rodzaje ludzi. Że ludzie odrodzeni z Bożego Ducha nie mogą być opętani, to wykluczam opętanie z Kościoła natychmiast. A więc jestem w stanie przyjąć tylko informację od człowieka, że nie chce robić tego, czego, że chce coś, nie chce czegoś robić, a robi, jeśli posiada realną chorobę psychiczną, na której siedzą demony. I to wszystko. Rozumiecie? Natomiast takich ludzi jest, przyjaciele, mało. Mało. Większość chrześcijan decyduje się o tym. Decyduje o tym, żeby popełnić grzech, żeby iść na kompromis, żeby nie rozpocząć pewnej rzeczy. Co robi? Decyduje. Czyli nie decyduje, aby postąpić zgodnie z tym, co wybiegł. Dzisiaj będę mówił o dwóch rzeczach. O braku decyzji i o złych decyzjach. A więc decyzja to postanowienie będące wynikiem dokonanego wyboru. Postanowienie, przyjaciele, to jest uznanie czegoś za stan ostateczny. Wiecie, kiedy następuje decyzja? Wiecie, co jest potrzebne do decyzji? Że człowiek mówi, to jest ostateczna rzecz. A jak człowiek mówi, niekoniecznie, to ten człowiek ma figę z makiem. Figę z makiem. Dam wam prosty przykład. Uzdrowienie fizyczne. Uzdrowienie fizyczne. Rozumiecie? Jeżeli człowiek podejdzie do rzeczy ostatecznie i powie tak, ostatecznie w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, a dalej nie ma nic, tak? To będzie uzdrowiony. Ostatecznie. Ale jeżeli on ma tam troszkę czegoś innego, ok? Koniec. Bo tam nie ma decyzji. Agatka bardzo kocha nasze dzieci. Wiktorek zaczął pracować, a że jest gruby, zaczęły go boleć kolana. No, podjął decyzję o odchudzaniu. Zaczęły go boleć kolana. Mówi, tam flex miałem taki, te moje takie witaminy, pojadł trochę tego flexa z tydzień. Przychodzi to do mnie przedwczoraj chyba. Mówi, kolana mi nie bolą. To jest możliwe, że od flexa? My nie. Mówię, żeby flex zaczął działać w twoim organizmie, to jest potrzebne 3 miesiące systematycznego brania i wtedy flex spowoduje, że te w ogóle stawy zaczną prędzej. To co się stało? Ja mówię, matka się o ciebie pomodliła. Ale ja nie wierzę. Ja mówię, ale ona wierzy. Ale ja nie prosiłem. Ja mówię, ale ją to nie obchodzi, bo to matka. Matki mają to do siebie, że ich nie obchodzi. One się nie pytają za specjalnie. Rozumiesz? Nie. Stoi. Aby co, nie bolo? Nie. Taki numer. Decyzja. Gdzie nie ma żadnego mostu, którym można wrócić. Kiedy człowiek zostawia sobie drogę powrotu, to do decyzji nigdy nie dochodzi. Rozumiecie? Ludzie mówią tak, chcę mieć dużo pieniędzy. A ja mówię tak, a jak nie będziesz miał dużo, to też będziesz żył. Ja mówię, zok. Jak będziesz podejmował decyzję o tym, żeby sięgnąć po duże pieniądze, jak nie masz alternatywy nieposiadania dużych pieniędzy? Jak to zrobić? Jak to zrobić, powiedz mi?
Człowiek wstaje rano, człowiek, który chce mieć pieniądze, wstaje rano i on w ogóle nie bierze pod uwagę, że nie będzie miał pieniędzy. On rano wstaje, rozumiesz, o co chodzi? I on wie, że ma pieniądze i że będzie ich miał jeszcze więcej. To jest człowiek, który będzie miał pieniądze. A człowiek wstaje rano i mówi tak, ja to tak nie muszę, ja jestem z Panem, to nie będzie miał pieniędzy. Będzie pusty jak bęben turecki. Będzie zbierał do pustego wora i podpierał się pismem. Rozumiecie? Bo tam nie ma decyzji. Ludzie się zastanawiają, czemu ktoś jest w stanie sięgnąć po sukces finansowy, a ja nie jestem. Ja bym, bo ty nie decydujesz o tym. Nie decydujesz. Ty masz alternatywę. Ty myślisz, ja mogę bez. Ja sobie poradzę, ludzie. Im więcej w życiu przejdziesz trudnych rzeczy, tym z większą ilością trudnych rzeczy sobie poradzisz. Stajesz się coraz bardziej odporny. Ale to w ogóle nie tłumaczy niedecydowania. Sorry. Rozumiesz? Dlaczego ludzie zdobywają mistrzostwa? Czemu stają w ogóle na jakimś podium wysokim? Bo oni nie wzięli pod uwagę to, że mogą przegrywać. Oni zdecydowali o wygranej. Oni życie położyli. Poza decyzją dopiero jest położenie życia. Nigdy przed decyzją. Przed decyzją zawsze są wahania. Ale kiedy jest decyzja, to jest power. Decyzja, postanowienie będące wynikiem dokonania wyboru. Dokonać, to znaczy doprowadzić coś do końca. Doprowadzić coś do końca. Kiedy dochodzi do decyzji, to w człowieku powstaje taka przestrzeń. Ja dosięgnę końca tematu. Ja nie zatrzymam się w połowie drogi. Kiedy ja się narodziłem z Bożego Ducha 19 lat temu. Rozumiecie? Od tamtej pory nigdy nie zrobiłem kroku w tył. Dlaczego ja nie zrobiłem kroku w tył? Bo ja zdecydowałem 19 lat temu, tak? Że ja i Jezus zdobędziemy świat. Co zrobiłem? Zdecydowałem. Decyzja to kwestia dokonania wyboru. Wybór to jest wyodrębnienie jednej z wielu możliwości. Z decyzją jest tak, że jest wiele możliwości. Jest możliwość cofnięcia się, możliwość zatrzymania się, rozumiesz? Możliwość rozmemłania się, rozumiesz? Zawsze jest jakaś inna możliwość. Zawsze! Zawsze możesz być biedny, a nie bogaty, chory, a nie zdrowy, nie mieć relacji, niż mieć relacje. Zawsze możesz nie kochać, a nie kochać. Zawsze jest jakaś alternatywa. I musisz co zrobić? Wybrać. Mateusz 5,37 mówi tak, niech więc mowa wasza będzie tak, nie, bo co ponad to jest od złego. Rozumiesz? To jest takie suche. W decyzji jest tak lub nie. Decydujemy wtedy, kiedy wykonujemy konkretny ruch. Rozumiecie? To jest decyzja. Ja zdecydowałem o czymś i za tym poszedłem. Jak na przykład zdecydowałem, że będziemy tutaj prowadzili kościół, to ja ten kościół będę prowadził i rozwinę go w ten sposób, że z tego kościoła będą wychodzili ludzie, którzy poruszą ziemię. Bo ja nie założyłem kościoła w takim celu, żeby siedzieć w tym kościele i się tym bawić. Bo to nie ja. To nie ja. Ja zdecydowałem, że coś robię.
Zdecydowałem, że coś robię. Jak ja zdecyduję, że coś robię, to mi zapada klapka taka. Rozumiecie? Taka klapka. Ostatnio z Sarą rozmawialiśmy. Na różne tam, im jest starsza, tym bardziej sobie rozmawiamy o różnych rzeczach. I rozmawialiśmy o tym, czy często kogoś biłem. Ja mówię, często. A czy ty byłeś bity? Sara zapytała. Ja mówię, czasem też byłem bity. Rzadziej, dużo, dużo rzadziej. Dużo rzadziej byłem pobity. Ale dlaczego w ogóle tak było? Dlatego, że ja, kiedy decydowałem się na coś, to szedłem jak w dym w tą stronę. Byłem jeszcze głupi, podejmowałem decyzje złe, ale jedną rzecz, tak, miałem w siebie wkodowaną, że jeśli podejmuję decyzję, to nie ma bata. Rozumiecie? Ja na przykład podjąłem decyzję, że nie odwrócę się od żadnego człowieka. Ja nie zostawię człowieka. No. Mnie ludzie mogą zostawić. To jest ich prywatna tragedia, że mnie zostawiają, bo jestem skarbem. I mnie zostawić, to trzeba być idiotą skończonym. Natomiast ja nie zostawię człowieka. Dlaczego? Bo ja tak zdecydowałem. I mnie nie interesuje w ogóle, rozumiecie? Jakby mnie nie interesuje zjawisko zewnętrzne. Za tym, za decyzją niezostawienia człowieka, przyszła do mnie nadprzyrodzona mądrość, umiejętność pracy z człowiekiem, rozum, roztropność, rozumiecie? Przyszła cała plejada mocy. Ale kiedy? Kiedy zdecydowałem, że nie odpuszczę. Decyzja to początek. Tak, tak, nie, nie. Co innego jest od złego? Rozumiecie to? To jest bardzo ważne. Oczekiwanie, zatrzymywanie się, posiedzę, pomyślę. Pamiętaj, kiedy nie decydujesz, jesteś w próżni. Rozumiesz? Jesteś w próżni, tam się nic nie dzieje, nic. Tam się nic nie dzieje, nic się nie wydarza. To, że ty myślisz, że na coś czekasz, nie czekasz na nic, bo tam się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje! Ludzie w ogóle nie decydują i mówią tak, coś się wydarzy. Pan zadziała. Jeżeli ten Pan powiedział, żeby decydować, to uważasz, że w twoim przypadku ten Pan zrobi coś innego, ten Pan musiałby zaprzeć się sam siebie i w związku z tym uczynić z siebie kłamcę. A on powiedział przy okazji, przy tym wszystkim zupełnie na boku, że sam siebie zaprzeć się nie może. To jest niemożliwa rzecz dla Boga, zaprzeć się samego siebie. Czyli On, jak coś powiedział, to nie może się sam z tego wycofać. Nie wiem, czy ty to rozumiesz w ogóle. To trudna sprawa jest, prawda? Bo my jesteśmy takimi ludźmi, że jak coś powiemy, to się możemy wycofać. A On nie może. Bo w ogóle Bóg nie jest wszechmogący. Wbij to sobie raz na zawsze do głowy. Bo On powiedział, nie mogę zaprzeć się sam siebie. To sam to powiedział. Kurczę, to proste jak konstrukcja cepa jest. Taki ten Bóg jest. I On nie zrobi dla ciebie wyjątku, bo On nie może. Nie umie, nie potrafi. Taki to Bóg, takiego Boga wierzysz. Nie wszechmogącego. Jak On powiedział, decyduj, to decyduj. Decyduj, to decyduj. A ludzie nie decydują i mówią, coś się zdarza. A mówię, tak, to tak, nie, to nie. Co innego jest od złego. Łukasz 6,45. Człowiek dobry z dobrego skarbca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Decyzja jest wynikiem tego, co w człowieku jest złożone. Masz coś złożone i końcówką tego jest decyzja. Rozumiesz to? Decyzja. To musi wyjść. To musi zaistnieć. Jeżeli jest nakładzione bałaganu w środku, to wyjdzie bałagan, bo to jest w drugiej części, będę o tym mówił, że się źle decyduje, tak? I pokażę drastyczny przykład, na który... Zobaczcie, to zobaczycie.
Chcę, żebyśmy przeczytali pierwszy list, przepraszam, list Jakuba, pierwszy rozdział, 22-25. Czy my tutaj możemy uchylić któreś drzwi troszkę? Odrobinkę chociaż proszę. List Jakuba, pierwszy rozdział, 22-25. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jaki jest. Kto zaś wejrzał w doskonałe prawo wolności, trwa w nim i nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Brutalny Jakub. To powinno być zatytułowane list brutalnego Jakuba. Wykonawca to decydent. Wykonawca to decydent. Wykonawca to jest ten, kto decyduje, żeby coś zrobić. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Żeby coś zrobić, trzeba zdecydować. To się samo nie wydarzy. Nikt za ciebie nie może zdecydować, bo jesteś jaki? Dorosły. Numer z dorosłymi jest taki, że decydują sami za siebie. Mamy 18 lat, dają nam dowody osobiste, bo jesteś pełnoprawnym obywatelem tego państwa. Rozumiem, o co chodzi? I finito. 18 lat. Przecież to człowiek ma trucinę w głowie. Co to człowiek w ogóle może, jak ma 18 lat? Przecież on nic nie wie o życiu. A państwo polskie, mówię, jesteś obywatelem tego kraju. Możesz głosować. Ty. 18 lat. To jest detal w stosunku do tego, co on nam zrobił. 12-letnie dzieci mogą się rozmnażać. To jest dopiero strzał roku. Co wie 12-letnia dziewczynka o macierzyństwie, a 12-letni chłopiec o ojcostwie? Co wie? Nic nie wie. Ale on dał im możliwość rozmnażania się już w tym wieku. Przecież to jest szaleństwo jakieś. Rozumiecie, jak bardzo on prze na decyzję? Jak ważna dla niego jest decyzyjność? On nam daje możliwości ponad naszą miarę. I mówi, decyduj, człowieku. Szok. To prawo, które mówi, że nie można utrzymywać stosunków seksualnych poniżej 15 roku życia w naszym kraju, tak? Jest przeciwko prawu Boga. A ty się kiedyś na to? Nie. Takie numery. Niestety. Cholernie niemoralne to jest. A tak jest. Taki to próg. Taki to Bóg. Dlaczego? Co on nam pokazuje przez to? Żeby decydować. Dwudziesty drugi werset. Wykonawca to decydent. Nie decydujesz, co mówi 22 werset? Oszukujesz sam siebie. Gdy nie decydujesz, oszukujesz sam siebie. Pamiętaj o tym. Każdy brak decyzji w twoim życiu powoduje oszukiwanie samego siebie. Jeśli oszukujesz sam siebie, to otwierasz się na demony kłamliwe. Brak decydowania powoduje, że, co mówi 23-24, zapominasz o prawdzie. Brak decydowania powoduje, że otwierasz się na demony kłamliwe i co robisz? Zapominasz o prawdzie. Prawda się rozmywa w tobie. Im mniej ludzie decydują, tym bardziej im się prawda rozmywa i staje się relatywna w ich życiu. I mówisz do nich prawdę, a oni... No wiem. Ja mówię, słucham. Ja sobie bym flaki dał wywróć. Za prawdę. A ktoś mówi, słucham? Kiedyś takiej dziewczynie w jakimś mieście mówię coś, takąś prawdę jej mówię, nie? A ona,
ona do mnie się przyszła na jedno z moich spotkań i mówi tak, bo ty gdzieś głosiłeś, że nienarodzeni z Bożego Ducha, członkowie naszych rodzin, to oni są drugoplanowi. Ja mówię, a jacy są? Pierwszoplanowi? Przecież jest napisane, nie znacie nikogo według ciała. Jeżeli mam wybór, pomóc bratu w Chrystusie, tak? A bratu fizycznemu, który nie jest w Chrystusie, pomagam bratu w Chrystusie. Ja nie wiem, prosta konstrukcja cepa, chyba żebym miał osobiste objawienie głębokie do tego. A jak nie, to ludzie ze świata stoją, tak? Za ludźmi z Kościoła. No przecież to ja nie wiem, proście nie mogę. A ona mówi, no wiesz, ale nie zawsze tak jest. Ja mówię, ty w ogóle mnie słuchasz, a w ogóle córka pastora. Ja mówię, ty mnie słuchasz? Powiedziałem ci prawdę. Nie znamy nikogo według ciała. A ona mówi, ale ja mówię, nie będę z tobą rozmawiał, bo ty masz demona, mówię. Jak to dwa razy argumentuje coś komuś, dwa razy, tak? Albo jest chora psychicznie, no bo ja jej argumentuję coś. Mówię, ty mnie słyszysz? Słyszę, ale. Ja mówię, od razu mi się przypomniało w ogóle, ten człowiek Łazarz siedzi w piekle i mówi, ale ojcze Abrahamie, mam inny w ogóle plan. W piekle siedzi debil i on mówi, ale ojcze Abrahamie, nie te, ale to człowiek aż w głowę wbił. Ale? Czy to jest prawda? Naprawdę się mówi amen, a nie ale. To prawda! Mówi się amen, a nie ale. To jest inne słowo. Tu nikt nie posiada prawa powiedzenia przeciwko prawdzie czemuś. Rozumiesz? To tak jakbyś poszedł na człowieku, ten Plac Królewski w Warszawie, stanął przed kolumną Zygmunta i powiedział do niego, ja sobie nie życzę, żebyś tu stał. Ja mam inne zdanie, bym mówił, idź stąd. Wiesz o co chodzi? Zygmunt. To kurwa jest, no. Człowieku. Ale brak decydowania powoduje, że to się rozmywa w nas. Prawda się rozmywa. Prawda przestaje być ostra dla człowieka niedecydującego. Człowiek, który systematycznie nie decyduje, zostaje w takim miejscu chaotycznym, rozumiesz? Dla niego prawda się rozmywa, przestaje być ostra. Gdy nie decydujesz, to dochodzi do tego, że zapominasz, kim jesteś. To mówi list Jakuba 1, 23-24. Czyli następuje zaburzenie na poziomie tożsamości. Im mniej decydujesz, tym bardziej rozmywa się, kim jesteś. I ci się wydaje, że jesteś, nie wiem, taki zwykły człowiek. Już zapomniałeś, że jesteś kuloodporny. Już zapomniałeś, że jesteś duchem. Już zapomniałeś, że jesteś nieśmiertelny. Już zapomniałeś, że masz moc. Już zapomniałeś, że diabeł ci może robić peeling dent. Już zapomniałeś! Wyszło ci z głowy. Stałeś się normalnym człowiekiem. O tym mówi list Jakuba. Rozumiesz? Jak będziesz dochodził w życiu do miejsca, że będzie ci się zdawało, że jesteś normalnym człowiekiem, na kolana. Od razu na kolana, powiedz, Boże, mam jazdę. Wydaje mi się, że jestem normalnym człowiekiem. Boże, wydaje mi się, że ulegam żywiołom tego świata. Boże, zmiłuj się nade mną. Zapomniałem, że jestem kuloodporny. Zapomniałem, że mam odciśnięty krzyż. Zapomniałem. Poszedłem do nowej pracy, tak? I stałem i mówię... Zapomniałem, że to diabeł ma walić w kacie na mój widok, a nie odwrotnie. Zapomniałem, Panie. Dlatego, że nie decydowałem, to zapomniałem. Wyszedłem z mentalności decydenta. Oddałem autorytet. Stanąłem w miejscu niedecydowania. Ludzie, którzy nie decydują, cofają się w rozwoju. Cofają się. Ludzie Boży cofają się w rozwoju. Robią krok do tyłu. Rozumiecie, o czym mówię?
krok do tyłu. Niech krzyczą na ciebie, żeś arogant i cham, jeśli decydujesz. Rozumiesz? Nieważne, co będą krzyczeć. Będą mówić, jesteś taki arogancki, taki pewny siebie. Oczywiście. Oczywiście. Werset 25 mówi, że to decydowanie przynosi ci realną wolność i prowadzi do realnego bycia błogosławionym. Decydowanie. Nie to, że ty na pamięć sobie wykułeś takie coś, że Chrystus stał się przekleństwem, abym uzyskał błogosławieństwo abrahamowe. Ty możesz takim czymś pluć 18 razy na dobę. Ok? Jeśli nie będziesz podejmował decyzji, tak? Na szeregu różnych odcinków. Masz zmieniać pracę. Czy też zakładać biznes, coś innego. Ty wiesz, że masz błogosławieństwo z krzyżamem? Ale wiesz, kiedy to zacznie działać? Kiedy ty założysz firmę. Kiedy ty pójdziesz do pracy, staniesz, spojrzysz im w oczy. Rozumiesz? I zaprezentujesz moc nieba. Kiedy powiesz, że będę najlepszy w tej firmie. Tak jest. Number one. Jeżeli mnie przyjmiesz, to będzie największy sukces twojego życia. Przyniosę ci dużo pieniędzy, a ty dasz mi dużo zarobić. Rzadko wyglądają tak rozmowy, prawda? Najczęściej jest drapanie się po różnych częściach ciała, jąkanie się, prawda? Ludzie mają po dwa fakultety, proszę ciebie, a oni... Tak się ludzie zachowują. Wiecie czemu? Bo stoją przed miejscem decyzji. Decyzji. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, co do was mówię. Księga Ezdrasza. Ja tego nie będę czytał, bo to jest bardzo długi fragment, ale chcę, żebyście go sobie odnotowali. Przeczytajcie go sobie. Księga Ezdrasza 5:1 do 6:13. Jest ciekawa rzecz. 5:1 do 6:13. Tutaj jest w ogóle ciekawa rzecz. Mają ruszyć do odbudowy świątyni. Ruszają, zaczynają działać w tej odbudowie i przychodzą wrogowie, którzy stają na drodze i mówią tak. Kto wam kazał odbudować tę świątynię i wznosić te mury? Kto wam to kazał zrobić? Oni już to robią. I teraz oni mówią tak. Król Cyrus. I jest w skarbcach Babilonu. Dokument decyzyjny o odbudowie Jeruzalemu. I wtedy przeciwnik słucha i mówi tak. Jeżeli więc król uzna to za stosowne, niech zbadają w skarbcach królewskich tam, w Babilonie, czy tak jest naprawdę, że król Cyrus wydał rozkaz, aby ten dom Boży w Jeruzalemie odbudowano. A decyzja królewska w tej sprawie niech nam zostanie przysłana. Decyzja królewska. Co to jest? Kiedy decydujesz, podłączasz się pod manifest króla. Człowiek wierzący, decydujący, to człowiek posiadający klęt. Klęt. I teraz zostaje wysłana ekipa i oni przywożą papirus, gdzie jest co? Decyzja króla Cyrusa. Jest napisane tak. Wtedy Tatenaj, namiestnik Zarzecza i Szeter Boznaj oraz ich towarzysze wykonali dokładnie przysłane przez króla Dariusza zarządzenie. Co to znaczy? To znaczy, przyjaciele,
że za pomocą decyzji rozbrajasz diabła. Za pomocą decyzji rozbrajamy diabła. Nie za pomocą krzyczenia mu w twarz w innych językach. Jeżeli wierzysz, pięknie. Zatem wyznaj. Jesteś w połowie drogi. Następnie zdecyduj i rozpieprz diabła. Rozumiesz, o czym mówię? To jest metodyka królestwa. Ona nie ma zastępstwa. Diabeł musi zastosować się do twoich decyzji. Słyszysz, co mówię? Diabeł musi zastosować się do twoich decyzji. Jeżeli diabeł nadal trwa na postarunku, oznacza to, że nie podjąłeś konstruktywnej decyzji opartej na prawdzie. I dlatego masz diabła w przedpokoju. Proste. Ponieważ diabeł, kiedy otrzymuje klejt z królewską decyzją, to musi się cofnąć. Tak mówi prawo Boże. Rozumiesz to? Tylko tak. Mówimy dotychczas o tym, jakie są różnice pomiędzy decydowaniem i niedecydowaniem. Krótko powiedziawszy, nie możesz nie decydować, musisz decydować. Decyzja to drzwi do sukcesu. Ale można też źle decydować. I to jest druga para kaloszy. I o tym też chcę ci powiedzieć. Źle znaczy nie opierając się na prawdzie. I coś ci powiem teraz. Mnie osobiście, ponieważ jestem Pawłowy, mocno to dotyka. Dzieje apostolskie od 20-22, 20 rozdziału, 22 wersetu do 21-30. Ja tego też nie czytam. Chcę natomiast, żebyśmy to prześledzili. Paweł mówi tak, cytowałem was ostatnio. A oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Dobrze. Paweł kocha Boga. Amen? Nie ma dwóch zdań. Przede wszystkim musicie zrozumieć bardzo ważną rzecz, że im bliżej przyjścia Jezusa, tym bardziej poszerza się objawienie. Paweł nie miał większego objawienia niż ty. Nie wolno ci tak myśleć. Ludzie, którzy żyli 300 lat temu, nie mieli większego objawienia niż ty. Pierwsi zielonoświątkowcy, metodyści, nie mieli. Wiedzieli mniej i byli w gorszym miejscu. Takie książki, jakiekolwiek będziesz czytał książki, czy oglądał filmy z tamtych czasów, pamiętaj, że w tych książkach czy filmach są skumulowane sukcesy ludzi. Jeżeli jest mowa o porażkach, to jest ich bardzo mało. Bo nie pisze się o porażkach. Troszkę się o nich pisze. Większość są to sukcesy. Tak samo jak ty w swoim życiu opowiadasz przede wszystkim o swoich sukcesach z Chrystusem, a nie opowiadasz o swoich porażkach z Chrystusem. Bo opowiadanie o swoich porażkach to jest reklamowanie diabła. Rozumiecie? Nie trzeba opowiadać tyle o swoich porażkach. Można czasami coś zaznaczyć ku przestrodze, ku nauce, tak? Ale to żaden zaszczyt, tak? Dostawać od diabła kopię, a potem jeszcze o tym opowiadać. Nie trzeba reklamować diabła. Bo on przegrał. Nie reklamujmy przegranego. Nie bądźmy szczerzy, bądźmy prawdziwi. Okay? Stosujmy szczerość tam, gdzie trzeba wyciągnąć wniosek, pouczyć kogoś lub nadać czemuś kształt.
Tak? A następnie wyciągnijmy z naszej porażki wnioski, tak? I pokazujmy, w jaki sposób się zwycięża, nawet po upadku. Amen? I widzimy Pawła. Często Paweł jest oglądany jako osoba doskonała. Paweł jest najbliższy mojemu sercu. Rozumiecie? Ale Paweł nie był doskonały. Nie był doskonały. Był o wiele mniej doskonały niż wielu z was tutaj. Dlatego, że twoje poznanie jest dzisiaj większe niż poznanie Pawłowe. I Paweł decyduje się o tym, Paweł decyduje o tym, wiemy z jego opisów, że jest gotów umrzeć dla Królestwa. Amen? Dla Pawła nie ma żadnego problemu umrzeć dla Królestwa. I to jest bardzo dobre. Dla każdego z nas nie powinno być żadnego problemu, żeby umrzeć dla Królestwa. Ale czytając Pawła, widzimy, że Paweł bardzo często przytacza takie informacje. Jestem gotów umrzeć, jestem gotów cierpieć. I ja przez lata tego nie widziałem. Przez lata mi to umykało, bo ja Pawłów. Wiesz, jak masz jakiegoś idola, to się w niego wpatrujesz. Amen? Prawda jest taka, że ja nigdy nie chciałem widzieć mankamentów Pawłów. U Jezusa wiedziałem, że ich nie ma. To jest ludzi. Jezus jest number one, on jest ponad wszystkim. Jezusa czytamy bezproblemowo. Cokolwiek Jezus myślał, cokolwiek Jezus zrobił, to jest prawda. Cokolwiek czuł, to jest prawda. No ale nie Paweł. Tak? My nie mamy wzorca osobowego innej osoby w Piśmie Świętym niż Jezusa. Każdy inny wzorzec osobowy jest zubożały poprzez ciało. Tak? Zubożały poprzez to, że chodzi po ziemi. Paweł też. Paweł bardzo dużo mówi o cierpieniu. I Paweł bardzo dużo mówi o tym, że jest tak bardzo gotów. Nie? Ja dzisiaj nie będę poruszał wielu innych rzeczy związanych z Pawłem, które przekładałem dla moich osobistych potrzeb. Ale Paweł nie miał łatwego życia. On nie miał łatwego życia. Paweł miał trudne życie. Już dzisiaj większość teologów jest zgodna w tym, że Paweł nie miał żony, dlatego że go zostawiła. On miał żonę. Tylko zostawiła go, kiedy on oddał życie Jezusowi. Czyli już większość jest zgodna w tym temacie. Bo on za dużo o tym wie. Za dużo wie. Kawaler nie wie takich rzeczy. To nie z objawienia się wierzy. To mi przypomina, wiecie, księży, którzy uczą życia małżeńskiego, nie mają żon ani dzieci. I mówią, że mają to z objawienia. Z objawienia są rzeczy niebiańskie. Tak? Rzeczy ziemskie są z przeżycia. A małżeństwo jest natury ziemskiej, wychowywanie dzieci natury ziemskiej. Trudno, żeby ksiądz, który nie ma w ogóle żony i dzieci, uczył, w jaki sposób mieć żonę i dzieci. On może pokazać zasady biblijne, on może pokazać pewne prawidła i to jest wszystko. Ale Paweł dużo wie. Za dużo. Jak na człowieka teoretycznie nie posiadającego żony. Za dużo też wie w ogóle takich tekstów. Jeśli ktoś ma żonę pogankę, a ta nie chce z nim żyć, to za grubo jest. Poza tym, wiek Pawła, jego status, jego miejsce w Sanhedrynie, w zarządzie, tak? Bardzo wskazuje na to, że on nie miał prawa być tak wysoko, nie posiadając żony. Bo w tym wieku Żyd, nie posiadający żony, to była przynajmniej dziwna postać. To dziwny człowiek, ja ostatnio o tym mówiłem. Nie. Tam się żony szykowało mniej więcej 15 lat, tak? Już były na tym poziomie takiej tak zwanej szlachty żydowskiej, czyli tych najwyższych takich kast żydowskich, a Paweł w takiej funkcjonował, to się żony szykowało 15 lat wcześniej, już rodzice się umawiali. Rozumiecie? Maria dla Józefa to już była przygotowana, proszę ciebie, 15 lat wcześniej, wiesz? To już tam rodzina się umawiała, wiesz, ona była malutka dziewczynka, rozumiecie? A on już chodził, proszę ciebie, do szkoły biblijnej, tak?
A już było wiadomo, że to będzie jego żona. On się przyglądał ten Józef, jak ona rosła. To były takie układy, wiesz. Więc Paweł miał życie trudne. Trudne życie. Zresztą też wskazuje na to pewnego rodzaju jego takie podejście w niektórych sytuacjach bardzo szowinistyczne do kobiet. Tam dużo bólu jest. Dużo bólu w tym. Rozumiecie? On potem, jak on, jego poznanie wzrasta, to on w ogóle wychodzi z tego. Mówi, o nie ma mężczyzny i kobiety, wiesz, w Chrystusie. To już dochodzi do tego. Ale wcześniej to takie bolesne u niego, wiesz. Dlatego on miał trudne życie. I Paweł wybiera, podkreślam grubą kreską, wybiera pewną filozofię chodzenia z Bogiem. Jaka to jest filozofia? Jestem gotów stracić życie. Brzmi to szlachetnie. Stracenie życia, jeszcze raz powtarzam, dla Królestwa Bożego ma swoje miejsce w systemie miłości. Amen? Ma swoje miejsce. Ale to nie jest coś, co się wewnętrznie planuje. Rozumiesz? My nie planujemy straty życia dla Królestwa. Co my planujemy? 120 lat życia na ziemi w szczęściu i pobożności, szerząc Królestwo Niebieskie. Amen? Bo im dłużej żyjemy na ziemi, tym więcej ludzi wprowadzimy do nieba. Amen? To prosta rzecz. My nie planujemy porażki. My nie wstajemy rano i nie mówimy, jesteśmy gotowi na śmierć. Wiesz, co ja robię rano, jak wstaję? Mówię, jestem gotowy na życie. Nie umrę, ale będę żył i opowiadał będę dzieła Pana. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Czym? Tą filozofią. Nie umrę, ale będę żył. Paweł tak nie robi. Paweł mówi do ludzi bardzo często o tym, że jest gotowy na śmierć. I on idzie do Jerozolimy. Czy on ma nie iść do Jerozolimy? Ma iść. Ma kierunek. Tak? Ale czy koniecznie ma iść tam? I w taki sposób zafunkcjonować? Tego nie wiem. Ja nie znam takiego Boga, może wy znacie, ja nie znam, który ludziom planuje jakiś dramat, aby w wyniku tego dramatu ktoś przyszedł do Jezusa. Do mnie mówili tak: Artur, jak ty byś nie poszedł do więzienia, to ty byś nie nawrócił tych ludzi. Ja mówię, ale to jest dywagacja. Rozpatrujemy temat, że byłem w więzieniu i przyprowadziłem ludzi do Jezusa. Ja nie mogę zrobić założenia, że gdybym ja się tam nie znalazł, to oni by nie przyszli do Jezusa. A kto ja jestem? Ostateczna informacja Boża. Jeżeli ci ludzie szukali Jezusa, amen, to oni by go co? Bo kto szuka, ten? I Cerojski mu nie potrzebny. To bardzo proste. Tam nie jest napisane, że Cerojski mu potrzebny, żeby znaleźć Jezusa. Norbert zaczął przychodzić na nasze spotkania, ale Norbert szukał Boga. I gdyby mnie tam nie było, to Norbert by co? Znalazł Boga. Zupełnie beze mnie. Zupełnie. Dlatego ja nie wierzę w coś takiego, przyjaciele, że istnieje jakiś taki jednorodny plan Boży, że teraz idziemy dokładnie w ten sposób i na tej drodze wszystko się ma przydarzyć i to jest zaplanowane, to ma nam się przydarzyć. Ilość porażek, ilość kłopotów, ilość uwięzień i tak dalej. I my przez to osiągamy jakiś cel. To jest jakaś bzdura. Co widzimy? Widzimy Pawła, który jest wewnętrznie najarany, tak? Na śmierć dla Królestwa. I ja przez lata tego nie widziałem. A potem zaczęło mnie to niepokoić. Mówię, o. 21. I on mówi tak, zniewolony przez ducha. Okej.
Tylko słowo zniewolony, jak ja to zbadałem, to jest człowiek, który wszedł w pewien pogląd, który to pogląd, tak, przyjął za ostateczny. To oznaczało, że on jest zniewolony, związany tym poglądem. I teraz jest ciekawa rzecz, 21 rozdział, 4 werset. A odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam 7 dni. A niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Ja to przeczytałem i mówię, oj. Kilka wersetów wcześniej Paweł, zniewolony przez ducha, idzie do Jerozolimy. Jest w połowie drogi i spotyka pewną grupę wierzących ludzi i ci ludzie za sprawą Ducha Świętego konkretnie do niego mówią, nie idź do Jerozolimy. Mamy sprzężenie. Bardzo poważne sprzężenie. Albo sobie odpowiemy na to pytanie, tak? Albo mamy dwie sprzeczne informacje. I to nie są sprzeczne informacje na poziomie takim, że tam wisiało, wiesz, że jeden gadał przestępstwa, a drugi nie gadał, bo to jest nieistotne. To nie jest na tym poziomie, że był jeden zdemonizowany, a w innym miejscu dwóch zdemonizowanych. Jezus tylko w Kafarnaum tam uwalnie jednego czy dwóch. To nie jest ważne. To są rzeczy drugoplanowe. Ale to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Uważam, że ci ludzie mówią do Pawła tak, Pawle, można inaczej. Można to zrobić inaczej. Pójdziesz do Jerozolimy, ale może nie w tym czasie. Może nie w taki sposób. Zaczyna się 21 rozdział, 18 werset. Jest napisane tak. Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba. Jakub jest pastorem kościoła w Jerozolimie. Głównym pastorem. To nie ten Jakub, co napisał list Jakuba, to jest poprzedni Jakub. A gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. Paweł składa im świadectwo. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu. Dobra, chwalili Boga. Ale wiemy, że Kościół w Jerozolimie składa się tylko z Żydów. Tam nie ma innych ludzi. Oni się cieszą, że poganie się nawracają, bo oni przyjęli świadectwo Pawłowe. Oni też wiedzą, że o tym mówi Stary Testament. Oni już są przekonani. Ale jednak to są Żydzi, którzy nigdy do końca nie rozprawili się z pewną mentalnością. A gdy oni to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się prawa. O tobie jednak powiadano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją... Przepraszam, że przerywam, ale mi się tak wydaje, że jak Paweł by nie poszedł do Jerozolimy, to by listów nie napisał. Wyjdź stąd, albo siedź i się nie odzywaj. Nie, no bo ja słyszałem, no. Wyjdź za drzwi, wyjdź do drzwi, za drzwi, albo siadaj tutaj z przodu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza. To chodź tutaj, siadaj tutaj i ani jednego słowa, jak ja głoszę. Dobrze. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza. Mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Zobacz, co oni chcą zrobić. Co tu zrobić? Paweł wiedział, co robić. Paweł dyskredytował prawo. Wszędzie. Ale znajduje się w Jerozolimie. Jest bardzo silny nacisk religijny. Rozumiesz, o co chodzi? To nie jest czas. To nie miejsce. Nie ten moment. Posłuchaj. Proponuje mu pastor kościoła w Jerozolimie. Zrób więc to, co ci mówimy. Podkreślam słowo mówimy. Zaczyna być co? Wpływ na decyzyjność Pawła.
Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Wiecie, co to znaczyło? To znaczy, że oni na sposób starotestamentowy, tak, dokonali ślubu w synagodze, że zrobią to lub tamto, czyli przysięgli, że dokonają jakiegoś dzieła. To było starotestamentowe prawo, tak, złamane przez Jezusa na krzyżu Golgoty z informacją: na nikogo nie przysięgajcie. Weź ich, a oni są tam. Pastor Jakub mówi: w porządku jesteście. Jego zastępca Piotr: super. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu. Zobacz, co oni mu proponują. Proponują mu starotestamentowy obrządek. I pokryj za nich koszty, bo takie było prawo mojżeszowe. Aby mogli ostrzyc głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie. A przecież to była czysta prawda. Paweł rozwalał prawo do spodu. Lecz że i ty sam przestrzegasz prawa. Co się zaś tyczy pogan, no i tutaj już mówi, co tam zrobili, że wysłali ten list, wiecie, do tych pogan, że tam, żeby się wstrzymywali od rzeczy ofiarowanych bałwanów, od krwi, od zadławionego, od zwierzątu. Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. Ja tu napisałem kompromis Pawłowy. I zaczyna się Sajon. I my tak pięknie to czytamy. O super, tu się tłum zebrał, Paweł głosił do tłumu. Od tego momentu Paweł idzie siedzieć. I więcej nie wychodzi. Od tego momentu wszystkie listy są pisane jako grypsy z więzień. Od tego momentu. Nie mów! Od tego momentu Paweł wykonuje pewnego rodzaju plan. Znacie film Efekt Motyla? Oglądał ktoś? Jak ktoś nie oglądał, proszę obejrzeć. To jest lektura obowiązkowa. Szczególnie dla ludzi, którzy rozumieją perspektywę proroczą. Wszystko, przyjaciele, jest opcjonalne. Nie istnieje nadrzędny plan. Dlaczego? Dlatego, że wszystko się opiera na decyzjach. Paweł to wybrał i tak się potoczyły jego losy. On tak wybrał. Gdyby wybrał inaczej, losy jego potoczyłyby się inaczej. Nie oznacza, że źle. Nie oznacza, że gorzej. Rozumiecie mnie? Nie oznacza, że gorzej. My mamy dzisiaj informację o Pawle, że tak postąpił. Widzimy, że postąpił w ten sposób. I to nie był dobry pomysł. Rozumiesz? Ja nie musiałem pójść do więzienia, żeby głosić tamtym ludziom. Wiecie, dlaczego ja nie poszedłem do więzienia? Bo byłem krnąbrny i nie poszedłem na rozmowę z prokuratorem. Nie siedziałbym 3 lata i 3 miesiące w więzieniu. Wiecie, co by się stało? Założyłbym wcześniej kościół tutaj. Moje życie dzisiaj jest takie, jak decyzje, które podjąłem. Ale podjąłem w swoim życiu wiele błędnych decyzji. Rozumiecie? Zapłaciłem konsekwencje i wiele z tych konsekwencji płacę. Potrzebowaliśmy 10 lat. Rozumiecie? Żeby ludzie zaczęli nas słuchać. Gdybyśmy mieli inne rzeczy, ktoś powie, gdybyś miał inne rzeczy, to byś się nie nawrócił. Nie wiesz tego. Ty tego nie wiesz. Bo zasady Boże są odgórne. Kto szuka,
ten znajdzie. Nie ma gorszego świadectwa i lepszego świadectwa. To, że ja siedziałem w więzieniu, rozumiecie, to nie był Boży plan, tylko skutek moich decyzji i moje życie przebiegło w określony sposób. Bóg cały czas jest ze mną. I Bóg był z Pawłem. Jego krypsy dzisiaj są Nowym Testamentem. Ale skąd wiecie, co by było, gdyby siedział normalnie, w normalnej szkole i spisywał pisma? Może byśmy dzisiaj mieli taki Nowy Testament. Może byśmy dzisiaj mieli wyjaśnione wszystkie rzeczy. Rozumiecie te rzeczy? To jest opcja oparta na kompromisie. Paweł padł. Nie bój się tak powiedzieć. Jedyny, który nie padł, to Jezus. Nie mów ani słowa. Ani słowa. Ani jednego słowa. Ratujemy ci dupę i się z tego ciesz. Dobrze, dobrze. Jakbyś wcześniej posłuchał, byś miał rany. Posłuchajcie. Decyzja jest mega ważną rzeczą. A decyzja twoja musi być oparta na prawdzie. Musisz blisko chodzić z Bogiem. Słuchać tego, co On mówi. Nie wchodzić w kompromisy. Nie tylko nie wolno ci nie decydować, ale musisz decydować w oparciu o głębię Bożego objawienia, która stoi na prawdzie. Nie wolno ci nigdy oddać autorytetu, jak zrobił to Paweł. Nie możesz. Nie możesz. Wczytaj się w to, co ten Jakub umówi w ogóle. To jest w ogóle jakaś chaotyczna gadka. Wszyscy mówią, halleluja, założyłeś Korynt, założyłeś Efes, halleluja. Ale jest tak wielu u nas braci, którzy przestrzegają prawa. Coś trzeba z tym zrobić. Co trzeba zrobić? Iść do tych braci i powiedzieć im to samo, co się powiedziało w Koryncie. To samo, co się powiedziało w Efezie. Trzeba iść do nich i powiedzieć, jesteście w błędzie. Nie musicie chodzić do tej spieprzonej świątyni, bo Pan powiedział, żeby ją zburzyć. Co powiedział Jezus? Zburzcie świątynię! Zburzcie świątynię! Zburzcie! Taki był werdykt Pana? Tak powiedział? A oni nie! A oni mówią, przestrzegają prawa. Trzeba szanować, ja Cię nieraz słyszę. Artur, powinieneś szanować inne wyznania. W dupie mam inne wyznania. Rozumiesz? Głęboko! Co mnie to odchodzi? Nigdy nie pozwól, aby ktoś wpłynął na Twoją decyzję. Nigdy. Żaden religijny kacyk. Żaden humanistyczny kacyk. Nikt. Amen. Rozumiecie? To jest mega ważne. Bo za tym idzie konsekwencja życia. Paweł nie musiał w ten sposób. Tak jak wielu nie musiało. Jakiś czas temu do Polski przyjechała grupa Amerykanów pomagać budować pewien kościół. Był tam 42-letni facet. Wierzący od wielu lat. Siedział wieczorem przy kolacji i mówi tak. Wszystko z życiu osiągnąłem. Jestem spełniony. Głosiłem już tak dużo Ewangelii. Przyprowadziłem wielu ludzi do Jezusa. Dzisiaj już tak tęsknię do Pana. Chciałbym tam odejść. Następnego dnia zawarło się rusztowanie kościoła, który budował, zginął na miejscu. Co zrobił? Wybrał opcję. Kto za tym stał? Pan? No! Stał za tym Lucyfer. Kto stał za uwięzieniem Pawła? Pan? No! Lucyfer! Dlaczego Lucyfer stał za uwięzieniem Pawła? Bo Paweł poszedł na kompromis z religią, z kościołem jerozolimskim, który pielęgnował prawo. Tak wielu braci u nas, oni wszyscy przestrzegają prawa. Co z nimi zrobić? Do uwolnienia i na terapię. I finito. Tak powinien powiedzieć pastor Jakub. Okej? Okay? A nie
braci, ewangelistę i apostoła, tak? I go wkręcać. Paweł dał się wkręcić. Dlaczego Paweł dał się wkręcić? Bo Paweł tak bardzo w środku, tak? Chciał się poświęcić. Coś ci powiem. Poświęcenie to jest coś, tak? Co jest dane każdemu z nas. Ale o to się nie zabiega. Nie zabiega się o nic, tylko się żyje z Bogiem. Nie zabiega się, żeby oddać życie za Chrystusa. Boże, wiesz kto, w ogóle ludzie, w ogóle co za pomysł? Jak jesteś szczęśliwy, chodzisz realnie z Bogiem, to ci jest w głowie, żebyś oddał życie za Chrystusa? Chcesz głosić Ewangelię. Jak oddasz życie za Chrystusa, nie będziesz głosił Ewangelii. No przecież to jest proste jak drut, no prościej nie można. To jest system logiczny, rozumiesz? To wynika. Krócej żyjesz, mniej głosisz. W Kościele katolickim jest w ogóle mania na przykład męczeństwa. Tam jak ktoś jest męczennikiem, nieważne jakim on jest męczennikiem. Rozumiesz, rower po szyi może mu przejechać przy ciebie i on jest męczennikiem, byle on miał habit. Tak? Za 40 lat będą się do niego modlić, proszę ciebie, wiesz, będzie święty w ogóle od roweru. Ale męczennik! Tak, Piotr? Męczennik, najważniejsza sprawa. Zginąć dla Jezusa, najważniejsza rzecz. Gówno w życiu zrobić, ale zginąć dla Jezusa. Do tego stopnia oni go doprowadzili. Cały system katolicki do tego stopnia doprowadzi. Tak? Męczeńska śmierć. Męczeńska śmierć jest wpisana w życie każdego wierzącego człowieka. Ale o tym się nie rozmyśla, tego się nie rozważa, dlatego że jak dobrze wiecie, każdą śmierć zadaje diabeł. I rozmyślanie o tym, tak? Jest tak samo toksyczne, jak panie się tego. My jesteśmy ruchem pełnej Ewangelii. My nie rozmyślamy o działaniach diabła ani na plus, ani na minus. Diabła się tępi jak nieplenne zboże. Jeżeli będzie sytuacja w życiu, gdzie oddamy życie za królestwo, halleluja, tak? Ale my tego nie szukamy. My nie jesteśmy nafaszerowani, tak? Myślami o tym. I przez to nie będziemy wpadać w dziwne ruchy. Rozumiesz? Bo Pawła to zwiodło. To go zwiodło. Jak oddamy, to wstaniemy z martwych. Rozumiesz? To go zwiodło. I nie wolno w ten sposób myśleć. Bardzo was proszę, żebyście wyciągnęli wnioski z tematu decyzji. Decyzja to drzwi do sukcesu. Brak decyzji, tak? To wielki problem demoniczny. Jak również decydowanie w sposób zły, czyli w sposób nieoparty na prawdzie. Rozumiesz? Paweł doskonale znał przypowieści Salomona, które mówią, człowiek dobry samemu czyni sobie, czyni dobrze. Tylko Paweł nigdy takich rzeczy nie porusza, zauważyliście? Paweł nigdy nie cytuje takich tekstów. Te teksty były od tysięcy lat, amen? Ale Paweł ich nie cytuje. On ich nie cytuje, Paweł cytuje inne teksty. Pawłowi bardzo łatwo jest cytować o tym, że cierpi. Rozumiesz? On tak ma. Taki jest Paweł. Nie róbmy z niego kogoś innego niż był. Ja go kocham, jeszcze raz mówię, ja jestem Pawłowy, jestem doktryny Pawłowej. Tylko, że ja bardzo jasno rozumiem mankamenty duszy ludzkiej. I Paweł też miał mankamenty, tylko Jezus nie miał mankamentów duszy ludzkiej, rozumiecie? Tylko z całego pisma Jezus nie był na terapii i do uwolnienia. Jedyny on. Wszyscy inni, rozumiesz, posiadali mankamenty. I wykonywali potężne dzieła pańskie, ale popełniali też błędy. Dziś mówię o decyzjach, o tym, co jest dla mnie mega istotne. Szerz królestwo. Rozumiesz? Ale nigdy nie ruszaj się z miejsca, które jest miejscem prawdy. Szerz królestwo. Jak gdybym nie słuchał, na przykład... Moja żona tak, bo kiedyś człowiek do mnie zadzwonił, mówi taki muzyk chrześcijański, czy ja wezmę udział w teledysku. Ja powiedziałem się, żeby udział w teledysku. Ja mówię, kurczę, oczywiście, już biorę udział w teledysku, będę w tym teledysku, będę głosił Ewangelię, zaraz mnie tam wszyscy tego, wiesz. Agata przychodzi, mówi, ty nie weźmiesz udziału w tym teledysku. Mówi, to nie jest od Boga. Ja byłem na nią zły człowieku 3 dni.
Ja na nią byłem zdecydowany. Ci ludzie mówili do Pawła za sprawą Ducha Świętego, żeby nie szedł do Jerozolimy. Na końcu jeszcze, jak już ma tam dojść, Agabus przychodzi. Tak? Prorok Agabus. Bierze pas Pawłowy, wiąże mu i tak męża owego zwiążą i rozumie. Ja się pytam, po co to? Co to? Po co to? Jak on w ogóle, rozumiesz, to jest informacja ostateczna. Paweł, jest inna opcja. Zaraz się wpadujesz w ten ruch religijny, który tam jest. Połknie cię jak smok. On pełen entuzjazmu kościołów raz zakładał. Przyszedł, daje relacje. Ja sobie to wyobrażam, człowieku. Dla mnie tak kongres zielonoświątkowy. Ha, 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 halleluja, halleluja. Ale... Rozumiesz? Tylu mamy braci. Co z nimi zrobić? Szok! Co to za tekst? Odzakonić ich. Rozumiesz? To z nimi zrobić. Chodzić od chałupy do chałupy, siadać u nich w chałupach i rozmawiać o tym, tak, że stare przeminęło. Oto wszystko uczynione jest nowe. Głosić im pełne wajery. Ale przepraszam, chłopaki, tacy jak Jakub i Piotr, oni sami nie chcieli zrezygnować z prawa. Dlaczego? No bo to wygodne. Ludzie, coś wam powiem. Był w Warszawie kościół, nie powiem jego nazwy, protestancki. Rozwijał się pięknie. Szli jak przecinaki. Przyjechał pewien usługujący do nich i powiedział im tak: żyjecie w katolickim kraju. Nie będziecie wywierać prawidłowego wpływu, jeżeli nie będziecie w enklawach kościoła katolickiego. Zawinęli się całym kościołem. Kilkaset osób. Poszli do kościoła katolickiego. Lider tej wspólnoty uklęknął przed biskupem i poddał się władzom katolickim. Ja w ogóle dziękowałem Bogu, że jestem na etapie przejściowym, już takim po tamtej drobnej stronie mocy. Rozumiecie, o co chodzi? Poszli na kompromis. Dzisiaj wsiąkli. Wiecie, na czym polega ich służba? Na niczym. Jedyne co robią, to robią dobre wrażenie. Nic poza tym. Rozumiecie? To jest religia, Moloch. Ten duch zdominował Pawła. Paweł podjął taką decyzję, jaką podjął. Bóg dalej był z Pawłem. Bo Bóg chce, żebyś zrozumiał. Jak ty podejmiesz błędną decyzję, to nie to, że Bóg cię opuści. Tylko zaczyna się inny proces w twoim życiu. Ratowania ci kupci. I teraz Pan, zamiast posługiwać się tobą jak potężną kulą, tak? To cię kurcze toczy. Bo cię kocha. I cię wytacza. Jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie drzwi. Rozumiesz? A mogłeś być kulą w ręku kulomiota. A jesteś wytaczany jak w szpitalu. Pan cię kocha, Pan cię nie zostawił. Rozumiesz? Tylko przeszedłeś z miejsca lotu do miejsca toczenia. I mówisz: o, Pan jest ze mną. No pewnie, a z kim ma być? Przecież umarł za ciebie. Powiedział: nie zostawię cię, nie opuszczę, nawet tak spieprzysz życie. Amen? I on był z Pawłem. I Paweł pisał. I Paweł głosił i dalej wykonywał pracę. Tylko ja się pytam, jaki rozmiar tej pracy? Zupełnie inny, ludzie. Podejmujcie decyzje w oparciu o prawdę. Trzymajcie się objawienia jak koń dyszla. Nie wchodźcie w kompromisy, choćby nie wiem, kto was do nich namawiał. Nigdy! Rozumiecie? A religia to nasz pierwszy wróg. Amen. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci.
że Twoje słowo jest jak młot, ono burzy, jest jak miecz i ono tnie. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to, że Ty oddzielasz prawdę od fałszu. Ojcze, ja dziękuję Ci za decyzyjność ludzi w Kościele. Dziękuję Ci, że ludzie podejmują decyzje w oparciu o Twoją prawdę i osobiste, głębokie objawienie. Duchu Święty, uwielbiam Cię za to. Ojcze, w imieniu Jezusa ochraniamy każdą świętą decyzję Twoją krwią. My nadajemy jej wiek i siłę. My w imieniu Jezusa związujemy każdą demoniczną moc, która w jakikolwiek sposób próbowałaby wpływać na decyzje ludzi tutaj. W imieniu Jezusa. Amen.